Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Witam Was, drodzy, serdecznie. Cieszę się, że możemy być w większej grupie. Ciągle mamy pewne ograniczenia, jak wiemy, ale mamy nadzieję, że to wszystko szybko się skończy. Nasze nabożeństwa czwartkowe są już nie na zapisy. Każdy może przyjść, kto ma pragnienie, ochotę. Byłby cud, gdybyśmy osiągnęli liczbę tą dopuszczalną 40 tam plus usługujący, ale cieszyłbym się z takiego cudu, bo to jest ważne. Też nasze wtorkowe modlitwy troszeczkę zmieniliśmy w związku z koronawirusem, aby dać możliwość większej liczbie uczestniczyć w tygodniu w nabożeństwach, a więc zamieniliśmy je na taką nabożeństwo modlitwy i chwały. A więc zachęcam też na godzinę 18 na wtorek tutaj, abyśmy mogli uczestniczyć. Mamy we wtorki, mamy w czwartki i ciągle jeszcze niestety na zapisy niedzielę. Też przypominam, zachęcam do tego, aby zgłaszać się wcześniej, a szczególnie jeśli chodzi o nabożeństwo z Wieczerzą Pańską pierwszą niedzielę czerwca. Dlatego, że też musimy podjąć decyzję, w jaki sposób przeprowadzić te nabożeństwa, czy dwa nabożeństwa w niedzielę, czy nabożeństwo z wieczerzą w niedzielę i czwartek po tamtym niedzielnym. Drodzy, za tydzień mamy wspaniałą też pamiątkę, pamiątkę wylania Ducha Świętego na Kościół. Mamy pragnienie, aby przeżywać moc Bożą. Myślę, że każde nabożeństwo jest takim czasem, w którym mogę doświadczać mocy Bożej. Z tego, co mogliśmy słyszeć tu we wtorek, co mogłem rozmawiać w czwartek, mamy bardzo fajne świadectwa, fantastyczne świadectwa działania Bożego. I myślę, że będzie taka możliwość, żeby nasze siostry, kto jeszcze będzie miał taką, aby mógł podzielić się tym, co Pan czyni. Ale dlatego też, że za tydzień będzie to coś szczególnego, będzie pamiątka wylania Ducha Świętego. I będę mówił na temat mocy Bożej. Przygotujmy serca. Jeżeli możesz być nawet w poście, szukając Boże, potrzebuję Twojego uzdrowienia, potrzebuję napełnienia Duchem Świętym. Boże, potrzebuję takiego na nowo podniesienia w moim życiu. Zróbmy to, drodzy. Każdy z nas buduje, dokłada swoją cząstkę do budowania tego, co dzieje się w zgromadzeniu Pańskim. A teraz, kiedy jesteśmy przed tym, aby zacząć się modlić, zacząć uwielbiać Pana. Słyszeliśmy pieśń mówiącą o tym, że On za nas oddał życie. Nikogo z nas by tutaj nie było, drodzy, gdyby nie Jezus. Gdyby nie On dotknął Twojego i mojego serca. Gdyby nie On powołał Ciebie osobiście, nie wezwał Ciebie i mnie osobiście, pójdź za mną. On to sprawił. My wiemy, że Duch Święty przygotowuje oblubienicę, przygotowuje Kościół, przygotowuje nas na powtórne przyjście Pana. Z tego, co nauczał Pan Jezus, nie wszyscy będą gotowi. Choćby ta przypowieść o 10 pannach wyraźnie mówi, że jedni dadzą się przygotować, inni nie. I to jest też dla nas takim ostrzeżeniem, takim zapytaniem, takim wezwaniem, czy jestem gotowy, kiedy Jezus przyjdzie? Czy moja relacja i moja społeczność z Nim jest żywa? Czy doświadczam tej prawdy, która wynika z obrazu krzewu winnego, że jestem w Nim i owocuję w Nim. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, mówi Słowo Boże. Trwaj w tym, czegoś się nauczył. Drodzy, ostatnio Pan Bóg do mnie mówi bardzo mocno o tym, że jest wiele rzeczy głoszonych, wiele prawd jest przekazywanych nam, wszystkim, Kościołowi. Pytanie jest, ile my z tego słowa, tych prawd wprowadzamy w nasze życie. Bo wiedza, bo mieć poznanie, to nie jest wszystko, drodzy.
Bóg daje nam zrozumienie i poznanie, żeby nasze życie doznawało przemiany. Żebyśmy zmieniali nasze nawyki w naszym życiu. Ty trwaj w tym, czego się nauczył, czego jesteś pewny. Ale trwaj w tym. Trwaj w tym, bracie, siostro. Drodzy, trwajmy w tym. Wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Paweł tutaj pisze, jako ten, dzisiaj powiedzielibyśmy tym współczesnym językiem, mentor, nauczyciel do Tymoteusza. Uczyłeś się bezpośrednio ode mnie. Przy mnie się nawracałeś. Nauczałem cię dróg pańskich, nauczałem cię całej prawdy, ale ty teraz trwaj w tym wszystkim. Trwaj w tym. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Błogosławione są dzieci w domach rodziców wierzących, albo przynajmniej gdzie jedno jest wierzące, gdzie rodzic może od dzieciństwa nauczać prawdy Bożego Słowa. Słuchajcie, to jest niesamowite, wielkie duchowe dziedzictwo, które mogą mieć dzieci wierzących rodziców. Od dzieciństwa znasz Pismo. I chociaż Tymoteusz miał ojca Greka, to jego matka, jego babcia były głęboko wierzące w Boga. Miał za sobą tysiące modlitw i westchnień do Boga. I to zaczęło owocować w całym jego życiu i służbie. Od dzieciństwa znasz pisma, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Proste. Ku zbawieniu przez wiarę. I tylko przez wiarę. I tam dalej wiemy, jakie jest to bogactwo słowa, które udziela nam tej mądrości. Udziela nam tej mądrości do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały i przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła, drodzy. Zwróćcie uwagę na to określenie, człowiek Boży. Raz apostoł Paweł używa tego słowa do swojego ucznia, do tego, który pasterzuje Kościołowi, nazywa go człowiekiem Bożym, mówiąc do Tymoteusza, a ty człowieku Boży. A tutaj to określenie człowiek Boży odnosi się do każdego z nas. Mężczyzn, niewiast, dzieci, które zaufały łasce Bożej i uwierzyły w Jezusa. A ty człowieku Boży. Bądź doskonały. Bądź doskonały, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Trwaj w tym. A więc jedną z rzeczy, którą trwa Kościół, to jest oddawanie chwały Bogu. W duchu i w prawdzie. Twój duch i mój duch został odrodzony, zrodzony, ma łączność z żywym Bogiem po to, abyśmy oddawali Bogu chwałę. W duchu i w prawdzie. Już nie jestem człowiekiem, który jest z jednej strony daleko od Boga, a próbuje coś robić w kierunku Boga. Nie. Jestem złączony z Bogiem. A więc prawda jest taka, że jestem Jego cząstką. Należę do Niego. Dlatego oddaję Mu chwałę. I ta chwała może być przyjęta. Ta chwała może być przyjęta. Kochani, powstańmy. Tak jak nauczyliśmy się, albo inaczej mówiąc, chciejmy się dać nauczyć przez Słowo i chciejmy Go uwielbiać. Chciejmy Go uwielbiać z głębi naszych serc. Chciejmy ogłaszać chwałę i cześć i uwielbienie dla naszego Boga. Czyńmy to, drodzy. Nie bądźmy osobami, które niczego nie chcą się nauczyć, ale trwaj w tym, do czego wzywa cię Słowo, do modlitwy, do chwały, do uwielbienia i nie tylko w sercu, ale niech to wypływa, bo to, co jest w sercu, mówi Słowo Boże, jest na ustach naszych. I kiedy się modlisz, kiedy uwielbiasz Boga, niech ci nic nie przeszkadza. Jeśli ci przeszkadza, to tak się pomóż, żeby ci nie przeszkadzało. Oddawajmy Bogu chwałę. Panie, wielbimy Ciebie teraz. Dziękujemy Ci, że nas zbawiłeś, Panie. Dziękujemy Ci, że nas powołałeś. Dziękujemy Ci, że nas uczyniłeś ludźmi Bożymi, człowiekiem Bożym.
Dziękujemy Ci, że nasze winy wrzuciłeś w głębokości morskie. Dziękujemy Ci, że mamy łączność z Tobą. Chcemy Ci oddać chwałę, chcemy Cię wielbić, chcemy Cię błogosławić i błogosławimy siebie nawzajem w Twoim imieniu, Jezus. I błogosławię całemu zgromadzeniu w świętym imieniu, Jezus. Niech jest błogosławione każde serce na tym miejscu, każda osoba na tym miejscu. Niech błogosławieństwo Pana spływa na każdego z nas. Błogosławimy tych, którzy są w domach. Panie nasz, błogosław im dla chwały Twego świętego imienia. Amen. Chwalmy Go, aleluja.
Wywyższamy Twoje święte imię, Panie, bo jesteś cudowny, jesteś wspaniały, jesteś wielkim, potężnym Bogiem, Panie. Ty leczysz, Ty uzdrawiasz, Ty czynisz znaki i cuda na niebie i na ziemi. Za to chcemy Ciebie wysławiać i wywyższać. I dziękujemy Ci, że nas prowadzisz, Panie. Dziękujemy Ci za Ducha Twojego Świętego. Chwała Tobie. Amen. Otwiera oczy, On uwalnia więźniów, On daje chleb głodnym i jest blisko tych, których serca są złamane i których nie kocha już nikt. Przywraca sprawiedliwość, On dobry jest dla biednych, pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy Mu ufają i wierzą, że dobry jest. Halleluja, chwa duszą moja Pan, jak długo będę żył. Śpiewać memu Bogu, dopóki wystarczy mi sił. On otwiera oczy, On uwalnia więźniów, On daje chleb głodnym i jest blisko tych. Serca są złamane, kocha już nikt. Przywraca sprawiedliwość, On dobry jest dla biednych, pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy Mu ufają i wierzą, że dobry jest. Halleluja, dopóki wystarczy mi sił.
jesteś Jezus. Jakże piękny jesteś Jezus. Ani śmierć, ani życie.
jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, górne i niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość.
Alleluja, 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 Alleluja. Jezus żyje. Alleluja. Jezus żyje. Alleluja. Jezus żyje. Alleluja. Jezus żyje. On z martwych wstał. Alleluja. 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 Żyje we mnie. Żyje we mnie. Alleluja. Żyje we mnie. Alleluja. Żyje we mnie. Alleluja. Żyje we mnie. Alleluja. On mnie kocha. On mnie kocha. Wyznajemy to, on mnie kocha. Alleluja, tak Panie, Ty nas kochasz, on mnie kocha. Alleluja, on mnie kocha. Halleluja Jezus. Halleluja Jezus. Halleluja Tobie Panie. Chwała Tobie Jezus. Halleluja Tobie Święty. Wywyższamy Cię Panie. Wywyższamy Twoje imię. Oddajemy Ci chwałę. Chwałę, cześć, hołd i uwielbienie. Chwała Tobie. Że dajesz nam łaskę, że dajesz nam zwycięstwo, że udzielasz nam wszelkiego błogosławieństwa niebios. Ogłaszamy zwycięstwo Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Halleluja. Ogłaszamy Jego łaskę, Jego moc w naszym życiu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus. Halleluja. Chwała Ci. Będziemy się modlić o prześladowanych. Bardzo proszę Bolesława. Chwała Tobie, Panie. Boże Ojcze, bądź uwielbiony i wywyższony na tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twój krzyż, dziękujemy Ci za zbawienie, Panie, które mamy w Tobie. Panie, dziękujemy Ci za to miejsce tutaj, które mamy, że możemy się spotykać, Panie Boże. Dziękujemy Ci za nasz kraj, w którym nie doświadczamy prześladowań ze względu na Twoje imię. Chcemy się modlić za naszych braci i siostry w krajach, w których doświadczają prześladowań. Módlmy się o Sri Lankę,
Rośnie opór przeciwko kościołom chrześcijańskim w kraju. Są one coraz częściej monitorowane, a chrześcijanie są atakowani fizycznie. Módlmy się o bezpieczeństwo naszych braci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy samotnie zamieszkują zdominowane przez buddystów wioski. Tak, Panie Boże, prosimy Cię o Kościół w Sri Lance, Panie Boże, prosimy Cię o naszych braci i siostry w tym kraju. Ty dawaj im opiekę, Panie Boże, dawaj im siłę, Panie Boże, dawaj im pokój, Panie. Dawaj im wolność zgromadzania się, Panie Boże. Prosimy Cię, powstrzymaj te ataki fizyczne na nich, Panie Boże. Prosimy Cię, dawaj im wolność, Panie, aby mogli Ciebie uwielbiać i wywyższać. Módlmy się za Chiny. Wraz z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa, chiński rząd zacieśnił kontrolę nad swoimi obywatelami. Istnieje obawa, że ludzie nie odzyskają już swobód, którymi wcześniej się cieszyli. Szczególnie trudna sytuacja staje się wśród chrześcijan w niezarejestrowanych kościołach. Módlmy się, aby Jezus Chrystus wzmacniał swój Kościół. Tak, Panie Boże, prosimy Cię o Kościół w Chinach, Panie Boże, prosimy Cię. Dawaj im pokój, Panie Boże, dawaj im siłę, Panie Boże, dawaj im wytrwałość w trwaniu przy Tobie, Panie. Tak, Panie Boże, prosimy Cię o Chiny, błogosławimy ich, Panie Boże. Nie pozwól, aby ta sytuacja spowodowała ograniczenia jeszcze większe niż mają, Panie Boże. Prosimy Cię o swobodę w Chinach, Panie Boże, dla naszych braci i sióstr. Panie Boże, dziękuję Ci też za wszystkich innych naszych braci i siostry, którzy doświadczają prześladowań. Błogosławimy ich, Panie Boże. Dawaj im siłę, dawaj im wytrwałość, lecz ich z ich ran fizycznych i psychicznych, Panie Boże. Błogosławimy ich. I będzie Pan ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli. I będą ufać Tobie ci, którzy znają Twoje imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Amen. Mamy ten wielki przywilej, bracia i siostry, że nawet w czasie pandemii mogliśmy się porozumiewać. Mogliśmy mieć przez internet nabożeństwa. Muszę wam powiedzieć, że nie wszyscy mieli taką możliwość. W Chinach nawet zabroniono modlitwy przez internet. Nie wolno było nikomu nawet organizować modlitwy przez internet. Ktoś z usługujących, który miał taką grupę, rozpoczął, natychmiast to zatrzymano. Nie wiem, czy jego nie aresztowano za to. W Indiach podczas tej pandemii kościoły są zaplombowane pod nadzorem policji. Nie wolno nikomu wejść do budynków zborowych. Drodzy, taka jest rzeczywistość w różnych miejscach. My ciągle mamy jeszcze możliwość zgromadzania się. Wielki przywilej, bo może przyjść taki czas, że i nasze kościoły i zbory będą zamykane. Teraz jest czas, przychylny ciągle czas Bożej łaski, abyśmy mogli być, abyśmy mogli szukać Boga, abyśmy mogli wielbić Boga i dawać świadectwo o żywym Bogu. Także ceńmy to. Przypominam, we wtorek mamy nabożeństwo, w czwartek mamy na tym miejscu nabożeństwo. Wykorzystujmy wszelką sposobność, oczywiście też wykorzystujmy wszelką sposobność, aby dzielić się z innymi Ewangelią Jezusa Chrystusa. Zdziwiliście się może niektórzy, że dałem koszyk tutaj na podium, ale już zrobiliśmy to w zeszłą niedzielę. Dwie niedziele temu ktoś nas po prostu sprowokował, jeden z braci, który właśnie znalazł koszyk, czy szukał koszyka i tam wrzucił. I tak nie będziemy zbierać po sali, na koniec nabożeństwa, kto ma pragnienie, kto chce złożyć ofiarę, po prostu wrzuci tutaj swoje środki, swoją ofiarę dla chwały, na cześć dla naszego Boga i na służbę Kościoła Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Pamiętajmy o sobie w modlitwach, codziennie starajmy się pamiętać, nosić siebie nawzajem w modlitwach. A teraz już chcemy słuchać Bożego Słowa. Słowem Bożym będzie dzielił się brat Damian. I bardzo go proszę, niech Cię Pan błogosławi, bracie. Nasz drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że mamy dzisiaj ten
ogromny przywilej, że możemy mieć, dzielić tę wspólną radość sięgania do Twojego Słowa. Ja modlę się, aby dany nam dzisiaj był Duch Święty, bez miary na nasze umysły, na nasze serca, aby to, co będziemy rozważać, padało z taką mocą do naszych wnętrz, zapadało na zawsze w naszych sercach, zmieniając nasze życie w sposób, jaki Ty zaplanowałeś dla nas. Panie, niech te słowa dzisiaj są zrozumiałe dla nas, jasne. Niech wypływają dzisiaj z tego miejsca i padają na żyzną glebę naszych serc, aby wydać owoc. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo. Daj nam ducha mądrości, poznania. Zroś nasze serca i spraw, aby ten czas był tak dobrze wykorzystany na Twoją chwałę, na chwałę imienia Jezusa. O to się modlimy, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam pokorne serca, abyśmy mogli przylgnąć do tego słowa, które będziemy słuchać, rozważać. Tak niech się stanie dzisiaj. Amen. Kochani, bardzo jestem Bogu wdzięczny za to, że możemy dzisiaj rozważać Boże Słowo. Jest to dla mnie ogromny przywilej zawsze, kiedy staję przed Kościołem, aby zwiastować, aby dzielić się tymi myślami drogocennymi, które pochodzą z Bożego Słowa. Jak pamiętacie, ostatnio usługiwałem na temat Pana Jezusa wobec ludzkich tajemnic, tak zresztą nazwany jest ten podtytuł, który zawarty jest w Ewangelii Jana na samym końcu drugiego rozdziału. Pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, iż wspomniałem, że dla mnie te ostatnie wiersze, kiedy jest mowa o tym, że Pan Jezus przyszedł do świątyni, ją oczyścił w sposób jednoznaczny, w sposób nie pozostawiający dalej wątpliwości, jak On życzy sobie, aby w tym świętym miejscu oddawana była Bogu Wszechmogącemu chwała, bo przecież jest to dom Boży, dom modlitwy, to czytamy, iż później wskutek różnych rzeczy, a z innych Ewangelii wiemy, że w tym czasie też czynił znaki, cuda, ludzie przychodzili do wiary, jakiejś wiary. Wielu uwierzyło w Jego imię, czytamy. Ale jak pamiętacie, próbowałem przynajmniej na zasadzie mojego własnego przekonania i tak jak ja rozumiem ten tekst, udowodnić albo przynajmniej wyjaśnić, co też mogło oznaczać, iż Pan Jezus tym, którzy uwierzyli w Jego imię, nie ufał. Na czym polegała ta dziwna relacja, która w żaden sposób nie przypomina przecież tej zdrowej, błogosławionej relacji odkupionego człowieka, który przyszedł do zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa. Ja osobiście wierzę, że jeśli człowiek naprawdę się nawraca w sposób biblijny, tak jak jest to opisane w Biblii, kiedy Duch Święty zradza tego człowieka do nowego życia, to jestem przekonany, że ze strony Boga otwarte są ręce, On go przyjmuje, mur nieprzyjaźni jest złamany, zniszczony. Dochodzi do pojednania Boga z człowiekiem, tam już nie ma nieufności, braku zaufania, jakichś negatywnych emocji. Więc próbowałem to wyjaśnić wtedy, iż tu musiało dojść do czegoś takiego jak to przyjęcie Pana Jezusa w sposób intelektualny. Ja wiem, że On jest. Tak, wiem, że On jest. Tak jak dzisiaj znakomita część nie tylko naszego kraju, ale cywilizowanego świata wie, że był Jezus. Przecież wiedzą, że był Jezus. Wiedzą, że czynił znaki i cuda. Nawet wielu ludzi wie, że umarł. Wiedzą i to wymawiają to w kościołach każdej niedzieli, że umarł, że zmartwychwstał po trzech dniach, że przyjdzie w chwale i tak dalej. Ale co z tego, jeśli to jest tylko na poziomie intelektu, umysłu, czystej wiedzy? Tak jakby ktoś po prostu nauczył drugiego człowieka, że była taka postać. I Pan Jezus uważam, że Duch Boży tak zaprojektował tekst,
który będziemy czytać i który w zasadzie skończyliśmy ostatnio, iż to jest takie wspaniały wstęp do tej jednej z najbardziej, najlepiej udokumentowanej, kompletnej rozmowy Pana Jezusa z drugim człowiekiem. Rozmowy Jezusa z Nikodemem. I tutaj chciałbym już teraz was zaprosić do wspólnego przeczytania tego tekstu, który zawarty jest w 3 rozdziale od 1 i przeczytamy w zasadzie całą tą rozmowę do 21 wiersza i moim staraniem będzie wybrać te kluczowe myśli tego tekstu. Oczywiście nie będę chciał rozpracować tego tekstu na czynniki pierwsze, podać wszystkich myśli, bo byśmy nie zmieścili się w wyznaczonym nam czasie, ale spróbuję podać tylko te, które gdzieś tam w moich modlitwach, przygotowaniu Duch Boży zwrócił moją uwagę na nie i myślę, że będzie to główne przesłanie tego kazania. Zechciejmy przeczytać już teraz ten tekst. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział: nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przychodzi, a więc Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do Niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Tak jak wspomniałem, przeczytaliśmy przed chwilką jedną z najbardziej, można powiedzieć, kompletnych, najlepiej udokumentowanych, zmierzających do tak jednoznacznego, ewangelicznego sedna rozmów w Piśmie Świętym. To rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Nie powinno nas to w ogóle dziwić, że właśnie ta rozmowa, albo ta rozmowa jest właśnie opisana w Ewangelii Jana. Dlaczego nas nie powinna dziwić? Czy pamiętacie, kiedy rozpoczynaliśmy wspólne studiowanie Ewangelii Jana, wspomniałem wówczas o tym, iż sam Jan podaje wyraźnie, jaki jest jego zamiar i cel pisania w związku z napisaniem tegoż tekstu, a więc Ewangelii Jana. Wyraźnie pisze, iż to wszystko, co spisał, jest napisane w tym celu, aby człowiek uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
a po drugie, aby wierząc miał życie wieczne, więc mamy dwa jakby spójne ze sobą cele, jeden apologetyczny, drugi ewangelizacyjny, jeden, który ma doprowadzić człowieka do wiary w to, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, Synem Boga, a drugi z kolei, aby tego człowieka z tego miejsca wiary doprowadzić do życia wiecznego. A więc to jest jeden wspólny cel, jeden cel, który przyświeca Janowi, który pisze ten tekst. A więc spodziewamy się po Ewangelii Jana wielu świadectw, spisanych niektórych rozmów, które są bardzo wyjątkowe, kluczowe, które odpowiadają na pytanie albo doprowadzają czytelnika do wiary, do przekonania i wiary, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga. Kochani, ta rozmowa to praca z jednym człowiekiem. Pan Jezus poświęca swój czas w tym krótkim przecież czasie 3 lat posługi tutaj na ziemi. Poświęca swój czas, wieczór, aby spędzić go z jednym człowiekiem i doprowadzić go do pełnego przekonania albo do właściwego zrozumienia, na czym polega nawrócenie, na czym polega zbawienie, narodzenie na nowo. Pan Jezus nie rozprawia tutaj z tłumem ludzi, jak często to czynił. Pozwala przyjść człowiekowi, to mnie zaskakuje, kiedy rozważam ten tekst, pozwala przyjść człowiekowi na jego zasadach. Nikodem przychodzi w nocy. To są zasady spotkania Nikodema. Na pewno Pan Jezus nie powiedział: słuchaj Nikodem, przyjdź w nocy, bo tak będzie lepiej dla ciebie, nikt ciebie nie spotka, nie zauważy, nie będziesz miał problemów. Nie, to była intencja Nikodema. On przychodzi w nocy. Dlaczego? Z pewnością dlatego, ponieważ bał się, czy starał się, miał staranie o swoją opinię, bał się opinii ludzi, którzy go mogliby zobaczyć w towarzystwie Jezusa, ale do tego zaraz dojdę. Pan Jezus pozwala przyjść człowiekowi na jego warunkach, a więc w nocy, zgodnie z jego jakby oczekiwaniem i zgodnie z jego poczuciem komfortu. On się czuł komfortowo pod przykryciem nocy, kiedy nikt nie widział. Kochani, kiedy patrzę na tę rozmowę, to daje ona nam do zrozumienia albo pozwala nam zrozumieć, iż adresatem zbawienia, które przygotował Bóg człowiekowi, jest pojedynczy człowiek. Jeden człowiek, każde serce. A więc to ta historia tutaj, kiedy Pan Jezus spotyka się z jednym człowiekiem i tak precyzyjnie z nim rozmawia, odkrywa troskę Pana Jezusa o pojedynczego człowieka. Nie dziwi mnie więc fakt, iż w zasadzie nieco dalej, już w następnym rozdziale, czytamy o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką. Znowu Pan Jezus rozmawia z pojedynczą osobą. Kochani, to jest, wydaje mi się, celowe działanie Ducha Świętego, kiedy pracował nad umysłem Jana, aby ten z kolei spisał to dzieło, bo w ten sposób czytelnik Ewangelii Jana, zarówno mężczyzna czy kobieta, w tych początkowych rozdziałach, zarówno czy to jest religijny człowiek, ułożony, porządny, który by odpowiadał bardziej temu obrazowi faryzeusza imieniem Nikodem, czy to jest kobieta, która nie jest do końca religijną, nie jest praktykującą osobą, ma wiele za uszami, zarówno taka osoba, jak i ta pierwsza, zarówno wydawałoby się religijny, jak i cielesny człowiek, może utożsamić się w tych pierwszych rozdziałach Ewangelii Jana i odnaleźć drogę zbawienia dla siebie bez względu na to, w jakiej jest sytuacji. Tak rozpoznaje te pierwsze rozdziały, ten 3 i 4 rozdział. Wydaje mi się to wyjątkowo celowym działaniem Ducha Bożego, aby czytelnik Bożego Słowa mógł się utożsamić z tymi, którzy mają wiele wątpliwości, wiele pytań, zamieszanie w sercu, takie jak miał Nikodem, czy później już Samarytanka przy studni. To tutaj czytelnik Bożego Słowa, właśnie tutaj, po raz pierwszy zrozumie, jeśli zaczyna oczywiście od Ewangelii Jana, a tak zwykle bywa,
W naszym chrześcijańskim świecie nauczyliśmy się tych, którzy zaczynają swoją przygodę z Bożym Słowem, swoją lekturę Bożego Słowa. Nauczyliśmy się zachęcać właśnie do Ewangelii Jana jako pierwszej Ewangelii, czy jako pierwszej księgi w ogóle Pisma Świętego. Więc jeżeli ktoś zaczyna tak, powiedzmy, książkowo po naszemu, to tutaj właśnie w trzecim rozdziale po raz pierwszy dobitnie i dosadnie zrozumie albo przynajmniej wyczyta, czym jest nawrócenie. Kochani, jeszcze w ramach takiego szerokiego opisu tego tekstu chciałbym tutaj też podać pewną myśl, iż ten tekst jednoznacznie w końcu odróżnia relację z Bogiem, która pozostaje na poziomie tylko wiedzy i intelektu, od relacji opartej o zbawczą wiarę. Starałem się to powiedzieć i wyjaśnić ostatnio, podczas ostatniego kazania, wykładu, kiedy to, jak myślę, ten 23, 4, 25 wiersz wyraźnie pokazują tę problematykę. Wielu ludzi przychodziło do jakiejś wiary, ale ta wiara jakby nie była kompletna. Nie czyniła tych ludzi bliskimi Jezusowi. Jakiś dystans był pomiędzy Panem Jezusem a tymi ludźmi, czego nie mogę powiedzieć o prawdziwej, duchowej, biblijnej więzi odrodzonego człowieka. Kochani, kim był więc Nikodem? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ta, zdawałoby się, dosyć bogata relacja nie odpowiada tak szeroko na te pytania. Musimy się pewnych rzeczy doszukiwać i spróbować się domyślić pewnych rzeczy związanych z Nikodemem. Aczkolwiek są pewne tutaj wskazówki, które pozwalają nam ulokować Nikodema w jakimś specjalnym miejscu, w jakiejś specjalnej roli. Po pierwsze, wiemy, zanim nawet czytelnik dowie się, że mowa jest o Nikodemie, że to jest człowiek imieniem Nikodem, to pierwsza informacja, jaka dojdzie do jego umysłu, to jest to, iż Pan Jezus rozmawia z faryzeuszem. A więc to jest pierwsza informacja. Czytamy, że był wśród faryzeuszów człowiek. A więc z faryzeuszem. I teraz znowu, to jest coś nowego, to jest nowe określenie, nowe stwierdzenie dla czytelnika Ewangelii Jana. Kim był faryzeusz? Kto to był za człowiek? Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest jasno zadeklarowane, że był to faryzeusz właśnie? Dlaczego? Kochani, faryzeusz, wiemy to my, którzy już obcujemy z Pismem Świętym już jakiś czas, przecież długo, iż w Izraelu były w czasach Pana Jezusa takie najbardziej znane dwa stronnictwa religijne, jeśli można to tak nazwać. Byli to faryzeusze i saduceusze. Wydaje się, choć wygląda na to, jakby wiele ich łączyło w tym pojęciu religijności i pobożności, którą sprawowali, okazuje się, że bardzo się od siebie różnili. Kiedy apostoł Paweł staje w pewnym momencie przed swego rodzaju sądem, okazuje się, że ci, którzy oskarżali go, byli zarówno ze strony faryzejskiej, jak i strony saduceuszy. I pamiętacie, apostoł Paweł wykorzystał tę okazję bardzo wyjątkowo. Powiedział, iż stoję tutaj na tym miejscu ze względu na nadzieję, jaką wyznaję, a jaką jest zmartwychwstanie. Dlaczego to powiedział? Dlatego, że to właśnie była największa różnica, która oddzielała te dwa stronnictwa. Faryzeusze wierzyli w coś takiego jak zmartwychwstanie. A więc wierzyli, iż nastąpi zmartwychwstanie umarłych. Myślę, że jeśli mowa o zmartwychwstaniu jako tako, że człowiek może i mógł powstawać z martwych, uważam, że obydwa stronnictwa wiedziały dokładnie, iż chociażby za czasów Elizeusza był ktoś taki jak człowiek, którego wrzucono przez przypadek do grobu Elizeusza i powstał z martwych. Takie rzeczy się działy, a więc historia wskazywała na to, że może dochodzić do czegoś takiego. Ale to, co odróżniało te dwa stronnictwa, to była nadzieja na przyszłość. Zmartwychwstanie w późniejszym czasie, zmartwychwstanie u kresu wieków. Faryzeusze w to wierzyli. Saduceusze nie. Jest jeszcze jedna rzecz, która ich
oddzielała. Choć nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, to Biblia chociaż te dwa elementy podaje i wyraźnie podaje, więc jestem tego pewien. Faryzeusze wiedzieli albo wierzyli w nadprzyrodzone istoty, istoty anielskie, istoty duchowe. Saduceusze nie wiedzieć czemu i jak, w jakiej, z jakiej przyczyny nie wyznawali tej wspólnej wiary. I kiedy apostoł Paweł wypowiada te słowa, znamienne słowa, iż stoi tu z powodu nadziei, jaką wyznaje, a jaką jest zmartwychwstanie, wtedy okazuje się, że wsadził przysłowiowy kij w mrowisko po prostu. Nagle w tym mrowisku ludzi, którzy próbowali go oskarżyć o coś, zaczął się ruch. Zaczęli się spierać ze sobą. Faryzeusze stwierdzili na końcu, że nie widzą w nim tak naprawdę żadnych problemów, aby go oskarżać dalej. Natomiast saduceusze trzymali przy swoim, stali na swoim. A więc widzicie, faryzeusze już przynajmniej stawają przed naszymi oczami jako jedno ze stronnictw, które ma określone poglądy. Ale to nie jest wszystko. Z historii i przynajmniej z lektury Bożego Słowa wiemy, iż o faryzeuszach jest więcej napisane i oni przedstawiają się nam jako bardzo pobożni, religijni, dbający o detale, szczegóły, ludzie, których bardzo ważnym elementem życia była zewnętrzna praktyka pobożności, zgodność z prawem. Nie tylko tym, które zostało spisane, ale co więcej należy dodać, z tym, które zostało dopisane do prawa, do zakonu. A więc faryzeusze wypracowali sobie dodatkowe prawa, dodatkowe przepisy, które podwyższały poprzeczkę, ale należy zwrócić na to uwagę, iż wydaje się, jeżeli mamy być bardzo zgodni z tym, co później apostołowie mówili, a już dokładnie apostoł Piotr, to on wyraźnie powiedział, kiedy dochodziło do rozmów w Jerozolimie, we wczesnym kościele, który zastanawiał się, jak tutaj z poganami postępować. Pamiętacie, apostoł Piotr powiedział, że nikt nie był tak naprawdę zdolny udźwignąć tego ciężaru praw, obowiązków, zakonu do tej pory, nawet nasi ojcowie. A więc faryzeusze dźwigali poprzeczkę wyżej i wyżej, dodając sobie różne przepisy, ale kochani, to nie jest tak, że to były chodzące demony albo samo zło. Nie, to byli ludzie, którzy oddzielali się, ich pragnieniem było być oddzielonym dla Boga, ale gdzieś w tym ogromnym pragnieniu i gorliwości bycia oddzielonym, bo faryzeusz, to słowo pochodzi dokładnie albo oznacza oddzielony, w tej swojej gorliwości oddzielania się dla Boga, pobożności i praktykowania tej pobożności zagalopowali się. Do takiego stopnia, iż Pan Jezus później zarzucał, iż trzymają się praw ustanowionych, a usuwają te prawa, które zostały spisane. Niemniej jednak wiemy, że byli to ludzie bardzo gorliwi. Apostoł Paweł jest tego, czy wcześniej Saul, jest tego przykładem, jak bardzo gorliwi byli to ludzie w praktykowaniu pobożności. A więc widzimy, albo przynajmniej zapoznajemy się z tym stronnictwem na tym przykładzie. Ważne jest to, iż to, co było istotne dla faryzeuszy, to była ta zewnętrzna religijność. Nie tak bardzo ważnym było, albo przynajmniej nieakcentowanym, potrzeba wewnętrznej przemiany. To, co na zewnątrz, nie wiem, czy to było przez nich zrozumiałe, ale oni tak praktykowali. Po prostu tak się wypracował schemat pobożności, iż to te zewnętrzne praktyki były istotne, natomiast nie zwracali uwagi, albo przynajmniej nie było to kwestią ich przeżywania, aby być odmiennym, innym człowiekiem od wewnątrz. Kochani, mamy więc faryzeusza, który przychodzi do Pana Jezusa. Był to w końcu Nikodem. Wiemy, że był to faryzeusz. Po drugie, wiemy z tego tekstu, iż był to Nikodem. Bardzo ciekawym jest, iż Nikodem, to słowo, to imię Nikodem nie jest pochodzenia semickiego. To słowo, czy to imię pochodzi z greckiego. Bardzo ciekawym jest, iż oznacza zwycięzca nad ludźmi. To jest dla ciekawostki.
aby pokazać, że gdzieś te wpływy helenistyczne sięgały do Ziemi Świętej, wpływały na społeczeństwo i wiemy, że wielu, wielu ludzi też i było tak nazywane, czy było tak nazywanych od imion pochodzenia greckiego. Niemniej jednak to, co najbardziej nas interesuje i na co chcemy zwrócić uwagę, to to, iż w końcu dowiadujemy się w tej krótkiej relacji, że przyszedł on do Jezusa w nocy. W nocy. Chociaż wcześniej wiemy, iż był radnym żydowskim jeszcze. A więc nie był tylko zwykłym faryzeuszem, nie tylko był gorliwym faryzeuszem, ale należał do rady, był radnym żydowskim. Prawdopodobnie chodzi o radę składającą się z 71 członków, łącznie z arcykapłanem, z kapłanami i z stanowiących czy tworzących tak zwane duchowe przywództwo tegoż narodu. A więc Nikodem był radnym, stał na czele jako jeden z wielu. Wiemy o tym chociażby z tego faktu, iż kiedy dochodzi do oskarżania Pana Jezusa, on występuje jako człowiek, który ma pewien argument, którym chciał zbić te niepohamowane żądze oskarżenia niewinnego człowieka. Zadaje wówczas pytanie tym, którzy towarzyszą w oskarżaniu Pana Jezusa, czy wolno nam kogoś skazać na śmierć, czy oskarżyć, zanim go wpierw nie przesłuchamy. To był właśnie Nikodem. A więc Nikodem zdradza jakby swoją sympatię w Ewangelii Jana do Pana Jezusa już od samego początku. Wiemy też, że kiedy Pan Jezus w końcu skonał, to Nikodem między innymi zadbał o to, aby go należycie pochować. A więc Nikodem, choć był faryzeuszem, choć piastował wysoki urząd, zdradza sympatię do Pana Jezusa, przynajmniej na tym etapie sympatię. Interesuje go Pan Jezus, skłania się ku Niemu jakby, pokonuje barierę, choć jakby w tym momencie pod przykryciem jeszcze nocy, ale pokonuje barierę, a musiała istnieć taka bariera w sercach faryzeuszy przecież wobec Pana Jezusa. On to przełamuje i na swój sposób idzie, aby spotkać się z Panem Jezusem, przychodzi w nocy. Ryzykował reputację, bał się opinii ludzi, to zupełnie jak dzisiaj. Kochani, chrześcijaństwo zawsze było i będzie w pogardzie i o tym nauczał Pan Jezus. W świeckich umysłach zawsze to będzie coś, czego raczej powinien się człowiek wyuczony, człowiek wykształcony raczej wstydzić. Świat taką presję kładzie na serce ludzi i to powoduje, że my chrześcijanie toczymy często bój w sercach swoich, nawet z tego powodu, czy nawet w przypadku, kiedy nikt tej presji jakoś tak słownie, fizycznie na nas nie zastosował, my to czujemy gdzieś, toczymy bój. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w duchowej rzeczywistości, która dyszy nienawiścią wobec nas. Więc my również przeżywamy tego rodzaju bój w sercach, kiedy trzeba podzielić się świadectwem, złożyć świadectwo swojej wiary, komuś powiedzieć o Jezusie, to zawsze jest walka. Jezus jednak nie potępia go za takie zachowanie, iż ten przychodzi w nocy, nie spotyka się Nikodem z jakimś tam zbeształem człowieku, wstydzisz się mnie i tak dalej, tego nie czytamy. Przyjmuje go na jego zasadach, rozmawia z nim. Ta rozmowa jest spokojna, ale biegnąca konkretnie do celu. Bardzo precyzyjna. Tak jakby Pan Jezus doskonale wiedział, o czym chce powiedzieć i nie zastanawiał się w przypływie chwili nad słowami, ale wyraźnie wiedział, co musi usłyszeć Nikodem. Kochani, chciałbym zwrócić na to uwagę, iż Pan Jezus odkrywa pewien sposób działania, który ja zauważam w tym tekście. Powtórzę to raz jeszcze. Pan Jezus pozwala temu człowiekowi przyjść na jego zasadach. Zapoznać się z Ewangelią na jego zasadach. Nie wiem, czy odkryję jakąś wielką tajemnicę, ale obserwując świat i myślę, że wszyscy to wiemy, iż większość ludzi, których znamy i których nie znamy, nie przyjdzie tak po prostu w niedzielę na nabożeństwo do naszego zboru. Tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że oni będą czuć dyskomfort. Wielu ludzi będzie się bało, co mnie spotka. Ja pamiętam, jak byłem w jednym zborze,
gdzie organizowaliśmy, akurat byliśmy tam z młodzieżą zaangażowani w gwiazdkową niespodziankę, robiliśmy taki teatrzyk kukiełek, miały przyjść dzieci z rodzicami i pamiętam to, że rodzice jeszcze stali przed budynkiem zboru i robili jeden krok wstecz, jeden naprzód, bo bali się wejść do budynku, nie wiedzieli zupełnie czego się spodziewać. I to jest naturalnie zrozumiałe. Ludzie mogą mieć te opory i musimy to zrozumieć. Jak było z nami, kochani? Czy zawsze od samego początku czuliśmy taki zupełny spokój, bez jakiegoś stresu czy poruszenia, aby przyjść do zboru? Czy towarzyszyły nam jakieś wątpliwości, czego mogę się spodziewać, kto tam będzie, jak mnie potraktują, czy mnie do czegoś nie będą zmuszać i tak dalej? To są normalnie ludzkie, naturalne odruchy. Tak funkcjonują ludzie. Więc uczę się od Pana Jezusa, aby stwarzać taką przestrzeń, albo przynajmniej próbować wypracować taką przestrzeń, aby ludzie mieli jakąś swobodę. Może dobrym sposobem jest wykorzystywać dzisiejsze okoliczności, możliwości i funkcjonować jakoś w internecie, aby otworzyć zbór, aby ludzie mogli zobaczyć, jak wygląda nabożeństwo, aby mogli zobaczyć mniej więcej, jak przebiega nabożeństwo, poczuć ten komfort trochę i pokonać te bariery, które oznaczają niewiedzę. Pamiętajmy, że ludzie boją się bardzo często tego, czego nie wiedzą. W zasadzie praktycznie zawsze. Strach oznacza, czy strach związany jest z tym, czego nie wiemy, nie znamy. Dlatego warto jest to wykorzystywać, iż mamy tego rodzaju możliwości, pokazać, jak wygląda nabożeństwo, jak to się dzieje, jak przebiega nabożeństwo i tak dalej. Myślę, że to są dobre sposoby, aby pozwolić ludziom jakby zbliżyć się do społeczności, do zboru w taki komfortowy dla nich sposób. Może właśnie w taki sposób, że ktoś włączy filmik w internecie i zobaczy po prostu, jak to wygląda i że wcale kotom głowy nie są urywane, nie wywoływane są duchy i tak dalej, bo przecież ja z takimi opiniami się spotykałem czasem. Gdzieś ktoś kiedyś tam mówił. A więc, kochani, żyjemy w takich czasach i niestety w umysłach ludzi, często starszych ludzi w naszym społeczeństwie, jeszcze takie są dziwne przekonania. Gdzieś tam przez lata historii, myślę, że ustroju komunistycznego, gdzieś tam były takie opinie wpajane ludziom, w związku z ewangelicznymi chrześcijanami, z tymi zborami, które wyznawały właśnie tak, czy praktykowały taką pobożność. A więc pozwólmy ludziom. Ja to mówię przede wszystkim, zastanawiam się nad swoim funkcjonowaniem, nad tym, aby gdzieś tam szukać sposobów, aby się angażować w taki sposób, aby dać się ludziom jakby zbliżyć w ten sposób, aby oni czuli komfort. Kochani, a więc mamy Nikodema. Chciałbym na jedną jeszcze rzecz zwrócić uwagę. Kiedy pamiętam, ponieważ Nikodem to jest Izraelita, faryzeusz. Ja kiedyś swego czasu zapoznawałem się z różnymi świadectwami. Jest taka fajna, nie wiem czy to fundacja, ale jest to swego rodzaju jakaś służba, która ewangelizuje Izraelitów, Żydów na Ziemi Świętej w Izraelu. Są to nawróceni Żydzi, a więc Żydzi mesjanistyczni, tak są nazywani. I oni chodzą po ulicach, rozmawiają z Izraelitami, z Żydami w tamtym miejscu i próbują ich ewangelizować. I wiecie, gdzieś tam kiedyś oglądałem jeden z takich dokumentów, kiedy rozmawiali jedni z drugimi, wspaniałe rozmowy, bardzo często na temat Izajasza 53 rozdziału. Niemniej jednak ktoś umieścił taki komentarz, że była to kobieta z Izraela, Żydówka i napisała: jest nas bardzo wielu, którzy wierzymy w Pana Jezusa, ale pozostajemy jak Nikodem. Bardzo to zapamiętałem, ten komentarz. Jakby rzucający światło, nieco inne światło na Izrael. Na tych, którzy faktycznie wierzą, uwierzyli w Pana Jezusa, ale pozostają jakby w ukryciu jak Nikodem. Są to Żydzi, którzy ukrywają swoją wiarę ze względu na to, żeby nie cierpieć, nie doznawać jakichś prześladowań z ręki ich współbraci, można powiedzieć, którzy wyznają inną,
inną, mają inne poglądy. Wiemy jednak, że nie jest to do końca właściwe podejście. Niemniej jednak, kochani, wracajmy do Nikodema. Okazuje się, że jest to człowiek, który reprezentował grupę ludzi. Nikodem mówi, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Wiemy, a więc Nikodem nie przychodzi jakby sam, on przychodzi jakby jako reprezentant. Wiemy, mamy pewne pojęcie na temat twojej osoby. Wiemy, że przychodzisz od Boga, bo nikt nie byłby w stanie czynić to, co czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Ale chcę zwrócić na to uwagę, iż ta wiedza nie wystarcza i to nie jest to, co satysfakcjonuje Pana Jezusa. Dlatego Pan Jezus powiedział od razu wręcz, zaznaczył, musisz się narodzić na nowo. Oczywiście parafrazuję, bo w pierwszym odruchu powiedział, ręczej zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Innymi słowy, Nikodemie, nie wystarczy ci wiedza i to, że zachwycasz się tym, że czynię znaki i cuda i to nawet, że wiesz, że od Boga wychodzę, to ci nie wystarczy. Ja chcę ci powiedzieć o czymś znacznie ważniejszym, głębszym i o czymś, co jest absolutnym sednem mojej posługi. Musicie się narodzić na nowo. Musicie stać się nowym człowiekiem, bo inaczej nie ujrzycie Królestwa Bożego. Dla faryzeusza, który wyznawał zmartwychwstanie i który wierzył w późniejsze zmartwychwstanie i wejście do Bożego Królestwa, to była piorunująca informacja. Naprawdę, to było coś, co z pewnością przeszyło jego serce. To tak jakby powiedzieć człowiekowi, który całe życie żyje pobożnie, robi wszystko, co może, zaciska pas tylko po to, aby Bogu się podobać i być gorliwym, pobożnie spełniać wszystkie prawa, wszystkie obowiązki, nawet dodając do tego, powiedzieć, to wszystko, co robisz, nie ma znaczenia wobec tego, o czym chcę ci powiedzieć. I pomimo tego, że wyznajesz zmartwychwstanie w dniach ostatnich, i z pewnością znasz pisma, jak Księga Daniela i inne pisma, które mówią o tym wspaniałym Bożym Królestwie, które ma nadejść i do którego wszyscy, którzy wierzą, mają być pociągnięci z martwych, a więc z martwych wzbudzeni, pomimo tego, że to wyznajesz i wiesz, nie ujrzysz tego, jeśli nie narodzisz się na nowo. A więc, kochani, wczujmy się jakby w powagę sytuacji. Kiedy staje Nikodem przed Panem Jezusem, który ma swoje poglądy, jego życie i to, co do tej pory zbudował na podstawie tego, co znał, można by było powiedzieć, że legło w gruzach. Musiało się coś zmienić w życiu Nikodema. Pan Jezus znał jego serce, dlatego pozwolił sobie rozmawiać z nim tak bardzo otwarcie. A więc Nikodem był człowiekiem, który reprezentował grupę ludzi. Jednak dla tej grupy ludzi Jezus istniał tylko na poziomie wiedzy i intelektu. To był ktoś, kto pochodzi od Boga, ale nic więcej. Nie czyniła ta wiedza odmiany wewnątrz tych ludzi. Wiem, że On jest od Boga, wiem, że On czyni cuda, wiem, że nie byłby w stanie tego czynić, gdyby Bóg nie był z Nim. Wiem, że Bóg jest z Nim, ale nic nie czyni to w moim wnętrzu. Nie odnosi ta rzecz, o której wiem, nie odnosi skutku i nie wyciska piętna, nie zostawia śladów trwałych na moim wnętrzu, na moim sercu, na mojej duszy. Nie czyni mnie nowym, innym człowiekiem. Tak by trzeba było to jego poglądy sprecyzować. Nikodem miał pytania do Pana Jezusa i to wiele pytań. Miał wiele wątpliwości, nie rozumiał wielu rzeczy, a wydaje się tak naprawdę, czytając tę treść, że niczego nie rozumiał, o czym Pan Jezus do niego mówił. Ale Pan cierpliwie mu tłumaczy, dając nam znowu do zrozumienia, że każdy człowiek może przyjść do Jezusa ze swoimi wątpliwościami, ze swoim niespokojnym sercem, z pytaniami, wobec których szuka odpowiedzi dzień i noc. Może przyjść ze szczerym sercem i usłyszeć odpowiedź, pokierowanie, instrukcje dla swojego własnego życia. Wiemy, że Nikodem był w końcu nauczycielem w Izraelu. I jak czytamy, nie był zwykłym nauczycielem. Jeżeli dobrze rozumiem ten tekst, był w związku z tym niezwykłym nauczycielem, a więc kimś
ważniejszym niż reszta nauczycieli. Może miał większą opinię, lepszą opinię. Może był bardziej znanym nauczycielem, bardziej honorowanym nauczycielem, uznawanym nauczycielem w Izraelu. Bo przecież Pan Jezus mówi, nie jesteś przecież zwykłym nauczycielem w Izraelu. A więc Nikodem potrafił nauczać i nauczał. To, co wiedział, mówił, przekazywał swoją wiedzę potomnym, tym, którzy chcieli się uczyć, miał wpływ na duchowość w Izraelu. W końcu, ponieważ podaję te informacje w pewnej chronologii w związku z tym, co czytamy, ale wobec tego także i co czytamy w całej Ewangelii, w końcu wydaje się, że uwierzył w Jezusa tak, jak powinno się wierzyć, choć nie jest to do końca sprecyzowane, ale wyraźnie, przynajmniej ja uznaję to za fakt, patrząc na to, w jaki sposób zatroszczył się o właściwy pogrzeb, jak bardzo zadbał o to. Okazuje się, że gdzieś ta więź, relacja nastąpiła w którymś momencie. Może, tak mi się wydaje. Tak jak powiedziałem, jest to dzisiaj obraz wielu Żydów w Izraelu, którzy mają wątpliwości, mają wiele pytań, ale pozostają w ukryciu, wierząc, że Jezus jest ich Mesjaszem. Kochani, życie wieczne nigdy nie było i nigdy nie będzie efektem wiedzy, przyjętej wiedzy i nauki, ale jest to zawsze powiązane z nowonarodzeniem. I czytelnik Bożego Słowa, a już dokładniej Ewangelii Jana, szybko to odkrywa, bo w zasadzie w pierwszych trzech rozdziałach. Czytaliśmy przecież na samym początku Ewangelii Jana, że ci, którzy go przyjęli, mają prawo stać się dziećmi Bożymi. Po czym nagle czytamy w trzecim rozdziale, że to przyjęcie Pana Jezusa oznacza nic innego jak nowonarodzenie, że jest to zrodzenie z góry. Bo przecież bycie dzieckiem Bożym, czy wstąpienie do Królestwa Bożego, albo bycie nowonarodzonym, to są tożsame stwierdzenia, oznaczające nic innego, jak pojednanie się z Bogiem i przyjście do zbawczej wiary. Kochani, jego relacja Nikodema była oparta, jak już powiedziałem, na wiedzy. Wiedział, że Jezus przychodzi od Boga. Mam wrażenie, że ten tekst ma tak naprawdę za zadanie odróżnić, już na samym wstępie, przypadłość i dzisiaj wielu Polaków, iż wiedzą, że Jezus jest i był, ale w żaden sposób nie czyni to żadnej odmiany w sercach tych ludzi. To straszne, że człowiek potrafi doprowadzić się do stanu wiedzy, głębokiej wiedzy, wyznawania to nawet swoimi ustami, kim jest Jezus, co uczynił i co będzie się działo w przyszłości, ale w żaden sposób nie zmienia to jego wnętrza. To straszne, że człowiek dalej potrafi wyznawać te wielkie prawdy i w dalszym ciągu żyć bezbożnie. Ale jak mówi apostoł Jan, światło nie ma nic wspólnego z ciemnością. Jeżeli człowiek chodzi w ciemności, w dalszym ciągu nie ma nic wspólnego z Bogiem. Może coś mówić, ale pozostaje to tylko spełnieniem słowa, w którym jest napisane, że ci ludzie czczą mnie ustami, wargami, a ich serce jest dalekie ode mnie. Życie wieczne, bycie dzieckiem Bożym, wejście do Królestwa, tak jak wspomniałem, to są zamienne terminy i nie są one efektem wiedzy, ale nowo zrodzenia, tak zwanego zrodzenia z góry, z nieba. Gdyby życie wieczne było efektem wiedzy, pomyślmy sobie w ten sposób. Chyba 100% Polaków przecież wie, że był ktoś taki jak Jezus. Musielibyśmy przyznać, że większość ludzi w niebie to byliby Polacy albo inni z cywilizowanego świata, którzy gdzieś tam swoje tradycje, swoją, nie wiem, konstytucję, kulturę opierają o doktryny chrześcijańskie, jak chociażby USA, która powstawała na wspaniałych doktrynach chrześcijańskich czy na wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Chyba każdy Polak wypowiedział kiedyś imię Jezusa, czy to w przypływie jakiegoś strachu, czy zaskoczenia, czy frustracji. Gdzieś pomiędzy słowami imię Jezus. A więc ludzie znają Jego imię, wiedzą, kim jest. Ale czy to powoduje, że ci ludzie będą zbawieni? Czy Biblia podtrzymuje tego rodzaju teorie, czy tego rodzaju koncepcje? Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości tutaj na tym miejscu, że to nie jest to, o co chodzi Panu Jezusowi przede wszystkim w tym rozdziale.
Kochani, wniosek z tego tekstu nie polega jednak na tym, aby widzieć Jezusa jako wyjątkową postać, jako kogoś posłanego przez Boga, jako osobę, nad którą był Pan Bóg, aby czynił znaki i cuda, ale spojrzeć na Niego w sposób taki, aby widzieć Go jako wywyższonego, to znaczy powieszonego na krzyżu Jezusa, oczyma wiary i doznać nowonarodzenia wskutek tego przeżycia. I w ten sposób zmierzam do tego, o czym Pan Jezus w tej rozmowie mówi już prawie na samym końcu. Mówiąc i cytując coś, co do tej pory i do tego momentu nie było w ogóle rozumiane przez Żydów Izraelitów. Czy pamiętacie, do kogo porównał Pan Jezus swoją męczeńską śmierć? Bo chcę to wyjaśnić, kiedy Pan Jezus mówi, że tak musi być Syn Człowieczy wywyższony. Mówi o tym, że On musi być powieszony na krzyżu. Czy pamiętacie, do jakiego zdarzenia porównał to, co ma się wydarzyć już za niedługo? Z pewnością pamiętacie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Nie trudno było zrozumieć Izraelitom, do czego odwołuje Pan Jezus swoją wypowiedź, czy to, co powiedział. Jednak sens zdarzenia na pustyni, jego znaczenie, pozostawało przez wieki ogromną tajemnicą. Czy zauważyliście kiedykolwiek w Biblii, aby jakikolwiek tekst Starego Testamentu tłumaczył to, co stało się tam na pustyni, kiedy Mojżesz wieszał węża na drzewcu? Jest tylko jedno wspomnienie, a może jest więcej, nie wiem. Wydaje mi się, że jest tylko jedno wspomnienie tego wydarzenia i to w sposób taki, który w ogóle tego nie wyjaśnia, ale raczej pokazuje, że ludzie totalnie nie rozumieli, co tam miało miejsce. Pamiętacie, był taki moment, kiedy Izraelici postawili sobie tego węża i się mu kłaniali jako jedno z bóstw. Składali mu tam ofiary, należało to usunąć. A więc widzicie, naród izraelski nie rozumiał, co tam się działo. Było to pewne wydarzenie i będę chciał zaraz do tego nas odesłać. Będziemy chcieli to rozważyć i zestawić z tym, co Pan Jezus mówi. Ale nigdzie Boże Słowo nie tłumaczy tego, do czego to będzie odniesione. Aż po prawie 1500 latach przychodzi Pan Jezus i w prostej rozmowie w nocy ze zwykłym, wydawałoby się, człowiekiem. Tak po prostu mówi dokładnie, co tam miało miejsce i dlaczego to się stało. Więc kochani, to nie jest tak, że rozmowa z Jezusem jest po prostu zwykłą rozmową. Każda rozmowa z Panem Jezusem jest niezwykła. Każda Twoja rozmowa z Panem Jezusem jest niezwykła. Jeśli tylko będziemy chcieli poświęcać czas na rozmowę z Panem Jezusem, jakież tajemnice mogą nam być odkryte odnośnie naszego życia? A przecież obietnica tak jasno brzmi z księgi Jeremiasza, kochani. Wołaj do mnie, oznajmię ci rzeczy tajemne i niedostępne. Spędź ze mną czas, aby był on wyjątkowy, a będę do ciebie mówił. Ileż razy doświadczałem tego osobiście i myślę, że wielu z nas może to potwierdzić. Jaka wielka moc jest w tym zwykłym, zdawałoby się, spotkaniu, kiedy człowiek zegnie swoje kolana, odczyści swoje myśli i pozwoli na spotkanie z Panem w tej prostej, zwykłej modlitwie. Bardzo często okazuje się, że jakiś przypływ myśli przychodzi do umysłu, jakieś odkrywcze myśli, jakieś odkrywcze sposoby, jakieś znamienne myśli, które są strategiczne, coś wyjątkowego. Tak widzę rozmowę z moim Panem. Czasem jest to po prostu modlitwa, proszenie, wołanie. Ale bardzo często jest to również wyjątkowa odpowiedź i wyjątkowe przeżycie. A więc historia, do której chcę nas przenieść, nie pozostaje wyjaśniona przez prawie 1500 lat do momentu owej rozmowy z Nikodemem. Nikt w Izraelu nie wiedział, co z tą historią Mojżesza i węża na pustyni zrobić, co o niej myśleć. Nie było logicznego wytłumaczenia. Oczywiście na tamten moment wiedzieli, że to oznaczało spojrzenie na węża, uzdrowienie, ale czy to miało jakiś głębszy sens? I czy to było prorocze? Nikt tego nie rozważał, przynajmniej o tym nie czytamy. Kochani,
Zechciejmy otworzyć już teraz ten tekst 4 rozdziału Księgi Mojżesza, 21. To jest bardzo krótka historia. Powiem nawet tak, że pozostawia więcej pytań niż raczej odpowiada na pytania, niż daje odpowiedzi, ale zechciejmy sobie ją przeczytać. 21 rozdział 4 Księgi Mojżesza, od 4 wiersza. Potem lud wyruszył od góry Hor drogą ku Morzu Czerwonemu, chcąc obejść ziemię Edom. W drodze jednak ludziom zabrakło cierpliwości, zaczęli szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Nie ma tu chleba, nie ma wody i obrzydł nam ten nędzny pokarm, mówili o mannie. Z tego powodu Pan zesłał na lud jadowite węże. Zaczęły one kąsać ludzi i wielu Izraelitów zmarło. Przyszli więc do Mojżesza i wyznali, zgrzeszyliśmy, prawda, narzekaliśmy na Pana i na Ciebie, prosimy, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. W odpowiedzi Pan polecił Mojżeszowi, zrób sobie węża i zatknij go na drzewcu. Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz zrobił więc węża, wykonał go z miedzi i osadził na drzewcu. Wówczas ten, kogo ukąsił wąż, a spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I tak kończy się ta historia, kochani. Jest to, wydawałoby się, epizod. Domyślam się, że jest to tragiczna sytuacja, bo czytamy, wielu zmarło. Ludzie umierali w tych okolicznościach, panoszyły się gdzieś tam w okolicy jakieś węże, które kąsały ludzi bez umiaru. Ludzie byli kąsani. Tutaj polecenie, aby patrzeć na podobiznę węża w miedzianej postaci powieszonego na drzewcu, na drzewie, i w ten sposób zyskiwali zdrowie i życie. Zadaję sobie więc pytanie tutaj, co ma ta historia nam do powiedzenia i dlaczego Pan Jezus ją odniósł do tego, co miało się już za niedługo wydarzyć na krzyżu Golgoty. Łącznikiem pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, a więc historią z plagą na pustyni, a tym, co mówi Pan Jezus, zauważcie, jest jedno słowo. To jest wywyższenie. To jest wywyższenie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być Syn Człowieczy wywyższony. To jest łącznik tych dwóch wydarzeń. A więc tak jak Mojżesz wywyższył węża, w jaki sposób go wywyższył? Powiesił go na drzewie. Zawiesił go na drzewie, wywyższył go ponad ludzi. Tak, aby każdy, kto miał spojrzeć na niego, spojrzał jakby wzwyż. Został wywyższony, wyniesiony na drzewo. Tak i Pan Jezus, mówiąc o swojej śmierci, przecież kiedy się modlił do Ojca, mówi o tym, aby Bóg go uwielbił. Mówił o wywyższeniu. Śmierć Pana Jezusa oznaczała swego rodzaju wywyższenie, powieszenie na krzyżu, na wysokość wyniesienie, w tym sensie oczywiście. A więc to jest łącznik. Na nic tutaj zastanawianie się nad tym, czemu to był wąż i tak dalej. Pewnie są jakieś głębokie myśli płynące z tego tytułu, ale zwracam dzisiaj uwagę na to, ten łącznik, słowo wywyższenie. Kochani, oto historia, która przypomina troszkę nasze czasy. Plaga. W naszym wydaniu jest to choroba, jest to wirus, ludzie umierają dzisiaj, widzimy to, dzieją się różne rzeczy. I chciałbym powiedzieć, że tutaj podane jest rozwiązanie nie tylko na nasze czasy i nie tylko na powiedzmy jakiś trudny czas w życiu człowieka, nie tylko na chorobę, nie tylko na problemy, które człowiek nosi, ale przede wszystkim na największy problem, jaki człowiek nosi w swoim życiu, jakim jest potępienie, jakim jest grzech, jakim jest oddzielenie od Boga. W dalszym ciągu nie wiemy wielu rzeczy z tej historii. Ja zadaję sobie pytanie, czy ten, kto został raz ukąszony i spojrzał na węża i został uzdrowiony, czy nie mógł być jeszcze raz ukąszony? Nie odpowiada ta historia na to pytanie. Wydaje mi się, że mogło do tego dochodzić. Kto raz został ukąszony, spojrzał, wyzdrowiał, mogło się jeszcze przez chwilę to dziać, znowu został ukąszony. Kto wie? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo ta historia tego nie,
na to nie wskazuje. Niemniej jednak wyraźnie jest tu pokazane, iż każdy, kto podniósł swoje czoło, spojrzał na tego węża, który wisiał na drzewie, doznawał uzdrowienia i to było pewne. I znowu historia nie odpowiada nam na pytanie, ilu ludzi nie skorzystało z tego rozwiązania. Ilu ludzi, pomimo tego, że Mojżesz wyraźnie polecił, słuchaj, jeśli zostałeś ukąszony, spójrz na tego węża, będziesz uzdrowiony. Ilu ludzi mogło znaleźć się w tym czasie i powiedzieć, Mojżeszu, co ty pleciesz? Przecież to jest zwykły posąg. Mogło też tak i być. Tego nie wiemy. Wiemy, że wielu ludzi pomarło, zanim jeszcze rozwiązanie zostało dostarczone. Kochani, a więc lud wychodzi z Egiptu, pozwólcie, że na chwilkę opiszę tylko tę sytuację. Lud wychodzi z Egiptu, podążał do ziemi Bożych obietnic. W niedługim czasie te Boże obietnice, krainy szczęścia, pokoju, łaski, błogosławieństwa zostały poddane próbie wiary. Zaczęły się ścierać z rzeczywistością, pustynną rzeczywistością. Miało być mleko, miał być miód, a tu nie ma wody, nie ma chleba, tu jest za gorąco, brak nam cierpliwości, mówili ludzie, szemrali, zmagali się z Mojżeszem i do tego jakby buntowali się przeciw niemu, oskarżali go i Bóg w konsekwencji zsyła plagę węży, zsyła węże niosące w sobie śmiertelny jad. Ukąszony ginął prawdopodobnie w bólu, w mękach, w cierpieniu z powodu własnego grzechu. Lud zaczyna pokutować, przychodzi ratunek, dziwny zdawałoby się, powieszony jest wąż. Każdy, kto spojrzy, kto zgrzeszył i w konsekwencji został ukąszony, kto spojrzy na niego, będzie żył. Kochani, mijają wieki od tamtej pory. A w życiu ludzi zbyt wiele się nie zmieniło. Jad węża zainfekował serca wszystkich ludzi na obliczu całej ziemi. Dusze wszystkich ludzi, powiedzmy, są zainfekowane. Oszustwa, przekleństwa, wrogość, nieprzebaczenie, złe słowa, kłótnie, awantury w domach. To są tylko pewne przykłady tego skutku jadu węża, starodawnego węża, którym jest diabeł, szatan. I w takim stanie duszy i niepojednaniu z Bogiem, nie skorzystawszy z ratunku, który został zgotowany, wielu ludzi odchodzi z tego świata, a to co najgorsze dopiero przed nimi. Bo mają stanąć przed świętym Bogiem. Po długich latach od tego wydarzenia pustynnego staje w końcu Pan Jezus, aby wyjaśnić to doniosłe wydarzenie, mówiąc, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. On, Syn Boży, wziął na siebie tę truciznę. Pozwolił się przybić do krzyża, a więc pozwolił się wywyższyć w ten sposób. I aby dać ludziom nadzieję, ratunek, zbawienie. I teraz każdy, kto na Niego spojrzy oczyma wiary, kto podniesie swoją głowę, która jest obciążona grzechem i ciężarem, który niesie człowiek każdego dnia i w końcu podniesie tą głowę i spojrzy na ten szorstki krzyż, na którym skonał Pan i oczyma wiary, przyjmie to dzieło wiarą, wtedy Pan Bóg obiecuje, że ta trucizna, ten jad i skutki tego jadu są odsunięte od Niego. Dlatego Pan Jezus przywołuje tę historię do swojego dzieła. Tak bardzo przypomina to, co uczynił Pan Jezus, tylko skala jest znacznie większa i potężniejsza, i znamienna, doniosła. Czy już spojrzałeś więc, drogi bracie, siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, a być może będziesz oglądał ten wykład, czy już spojrzałeś oczyma wiary na Jezusa Chrystusa?
A może nosisz ciągle ciężar swoich grzechów i win i ciągle trujesz się i pozwalasz, że ta trucizna węża penetruje twoje życie, zmusza cię do grzechu, zmusza cię do określonego zachowania. Pora spojrzeć na Jezusa. Podnieś swoje czoło i spójrz na tego, który został wywyższony i zyskać życie wieczne. Pożegnać się z trucizną i jadem, który determinował to, gdzie powinieneś się znaleźć, jeśli byś w tym momencie odszedł z tej ziemi. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Rozbrzmiewa jeden z najbardziej popularnych hymnów chrześcijańskich. Jak wielki jest twarzy tej czar. Zastanawiam się, czy osoba, która pisała ten tekst, nie przewoływała w swojej wyobraźni za sprawą Ducha Bożego właśnie tego doniosłego wydarzenia. Porównując niejako to wydarzenie z pustyni do tego, co Pan Jezus uczynił. Wiedząc, że przecież chodzi o to spojrzenie wiary. O to zwrócenie swojego wzroku na Niego, który wisi na krzyżu. Na przyjęcie tego zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój. On królestwo diabła zwyciężył już. W nim światłości i mocy jest zdrój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe, ulży ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń. Wtedy zabrzmi chwały triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy już doń. To są cztery zwrotki tej pieśni, ale bracia i siostry, należałoby dzisiaj zaśpiewać piątą zwrotkę, naszą. Zwróćmy swój wzrok na Jezusa. Nie jestem pieśniopisarzem i nie będę starał się tu rymować teraz, ale zwróćmy swój wzrok na Jezusa. Gdy zmagamy się w naszych okolicznościach, w naszej sytuacji z tym, z czym się zmagamy. Zwróćmy swój wzrok na Jezusa. Gdy wirus gdzieś się panoszy i gdzieś nam zagraża, miejmy nasze oczy skierowane na Pana. Ale nie w sposób taki, bo wiem, że muszę, ale w sposób, który odznacza się wiarą. Moje oczy, jakby otwieram moje oczy siłą wiary mojej. Ja wiarą patrzę na mojego Pana wywyższonego, który przecież pokonał grzech, pokonał śmierć, zmartwychwstał. Cóż więc dla Niego jest niemożliwego? Kochani, zwracanie swojego wzroku, to są ostatnie myśli, już kończę to moje zwiastowanie. Zwracanie swojego wzroku uważam, że powinno cały czas być aktualne. To nie jest tak, że raz zwróciliśmy nasz wzrok na Pana Jezusa, kiedy przychodziliśmy do Niego w skrusze i w pokucie i wtedy spojrzeliśmy na Niego i zyskaliśmy życie wieczne, a ileż to razy ten wąż jeszcze nas ukąsił. Czy wtedy również nie powinniśmy, zamiast chować się jak Adam gdzieś w po krzakach i uciekać przed Bogiem, właśnie biec do naszego Pana i powiedzieć: Panie, ukąsił mnie wąż. Znowu dałem się skusić, znowu gdzieś tam osłabłem, ale patrzę na Ciebie. Moją nadzieję składam w Tobie. Ufam Twojej łasce. Znowu wracam pod krzyż i spoglądam na Ciebie, Panie, aby zyskać pomoc, zdrowie, duchowe siły. Dawid miał zawsze Pana przed oczami. Gdy pojawi się grzech, tak jak powiedziałem, nie uciekajmy przed Panem, ale biegnijmy do Niego. To jest ta różnica. To jest ta różnica prawdziwego chrześcijanina odrodzonego, którego nawet gdy coś się stanie, to dziwnie, ale grzech ciągnie go do Pana z powrotem. Ci, którzy spojrzeli, tak wydaje mi się, nie byli już wolni od ponownego ukąszenia, ale mieli znowu możliwość spojrzenia na węża, który zawisł na drzewcu. Gdy dzieje się nam krzywda, bracia i siostry, składajmy wszelki ciężar na Pana. Gdy jesteśmy chorzy, a to się dzieje, złóżmy swoją nadzieję w Panu. Ja wiem, że to jest trudne w tych okolicznościach,
ale jest to prawdziwe. Nie tylko ujrzeliśmy Go wywyższonego, ale w naszym życiu On ciągle musi być wywyższony. Bezustannie. Dlatego możemy spoglądać na Niego bez przerwy i czekać, aż nadejdzie pomoc w stosownym czasie. Może powstańmy, kochani, będziemy chcieli się pomodlić. Sądzę, że jest to doniosły moment, jest to poważna chwila. Każdy z nas nosi pewne ciężary, pewną walkę toczy w tych trudnych czasach. Może osłabłeś w swoim życiu. Może twoje duchowe siły gdzieś tam osłabły. Może chorujesz. Może coś sięga po ciebie. Może wąż cię ukąsił w tym sensie, że gdzieś dzieje się coś złego, coś powiązanego z grzechem. Może właśnie dzisiaj potrzebujesz bardzo spojrzeć ponownie na ukrzyżowanego, wywyższonego Jezusa i znowu naczerpać sił i zdrowia do życia. Może tak jest po prostu w twojej sytuacji dzisiaj. To jest dobry czas, aby na podstawie tego tekstu, bo przecież to nie jest przygotowany na ten czas tekst, biegniemy po Ewangelii Jana sukcesywnie. Wierzę, że Pan po prostu nam zgotował taki czas. Jeśli dzisiaj się z tym utożsamiasz i to jest w zasadzie twoje pragnienie dzisiaj, przyjść ponownie pod krzyż, zawołać do Jezusa, spojrzeć w Jego oblicze oczyma wiary i zyskać na nowo siły duchowe, wzmocnić się. Może chcesz po prostu się modlić. Jeśli tak, nie będziemy oczywiście robić wezwania, ale jeśli jesteś taką osobą, wznieś swoją rękę, abym wiedział, że potrzebujesz tej modlitwy i tam, gdzie jesteśmy, będziemy chcieli zawołać wspólnie razem i ja będę chciał wznieść taką modlitwę bardzo szczególną właśnie o ciebie. Jest taka osoba, która bardzo, bardzo dziękuję. Czy jest ktoś jeszcze? Dziękuję. Czy jest ktoś jeszcze, kto bardzo potrzebuje? Dziękuję. Jeśli są jeszcze, to dajcie mi znać, abym wiedział, że to dzisiaj ma bardzo mocne odniesienie do twojego życia, swojej sytuacji. Jeśli nie, pomódlmy się wspólnie razem, kochani. Tam, gdzie jesteś, spójrz na Jezusa oczyma wiary dzisiaj. Tu nie chodzi o wyobrażanie sobie czegoś, ale o oczy wiary. Spójrz na Jezusa, jakby przyjdź do Niego, przylgnij do Niego. I powiesz Mu tą sytuację. Twój lęk, strach, przerażenie, troskę, to, co cię męczy, to, z czym się zmagasz, to, co boli, to, co jest niewyjaśnione, to, co potrzebuje po prostu cudu w twoim życiu. Przyjdź do Pana i spójrz na Niego. Wszak On za ciebie umarł. Panie i Ojcze, ja dziękuję Ci za ten drogocenny czas. Dziękuję Ci, że twoje słowo przyprowadza nas do miejsca ponownego spojrzenia na Ciebie, wywyższonego, ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Panie, chcemy zwiastować Ciebie ukrzyżowanego, kiedy inni szukają mądrości, jedni szukają cudów, znaków, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, wywyższonego. W tym jest nasza moc, Panie, w tym jest nasza nadzieja, w tym czerpiemy nasze siły z krzyża Jezusa Chrystusa, na którym skonał Pan. Patrzymy na Ciebie, Panie. Wiemy, że chodzi o Ciebie, o to, co Ty uczyniłeś. Panie, modlę się o te trzy osoby, które dały znak, że zmagają się z czymś, o coś proszą. Ja modlę się, aby to spojrzenie dzisiaj okazało się mocne i skuteczne, tak jak obiecałeś. Aby to spojrzenie dzisiaj zadziałało, aby moc Twojego wywyższenia, moc Twojej śmierci na krzyżu odniosła skutek nad życiem tych, którzy dzisiaj proszą o modlitwę. Panie, błogosławię ich w Twoim imieniu. Bardzo Cię proszę, aby pokonane zostało to, z czym się zmagają. Niech ustąpi to, co jest przeszkodą dzisiaj. Jeśli to jest jad, jeśli to jest grzech, niech zostanie oddalony. Jeśli to jest choroba, niech zostanie usunięta. W imieniu Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i wywyższonego, doznaj Bożej łaski na tym miejscu dzisiaj. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezus. Amen. Szukam Ciebie, Jezu. Szukam Ciebie.
cały dzień szukam bez ustanku, oczekując Cię. Szukam Ciebie, Jezu, szukam cały dzień, szukam bez ustanku, oczekując Cię. Kiedy mnie dotykasz, bezpiecznie czuję się, słowo swe rozjaśniasz, prawda uwalnia mnie. Twoja miłość, Jezu, niepojęta jest. Kiedy znów dotykasz, strach usuwa się. Ty jesteś światłością, Twa światłość przenika mnie. W tej światłości, Jezu, zawsze chodzić chcę. Ty jesteś światłością, Twa światłość przenika mnie. W tej światłości, Jezu, zawsze chodzić chcę. Szukam Ciebie, Jezu, szukam cały dzień, szukam bez ustanku, oczekując Cię. Szukam Ciebie, Jezu, szukam cały dzień, szukam bez ustanku, oczekując Cię. Kiedy mnie dotykasz, bezpiecznie czuję się. Słowo swe rozjaśniasz, prawda uwalnia mnie. Twoja miłość, Jezu, niepojęta jest. Kiedy znów dotykasz, strach usuwa się. Ty jesteś światłością, Twa światłość przenika mnie. W tej światłości, Jezu, zawsze chodzić chcę. Ty jesteś światłością, Twa światłość przenika mnie. W tej światłości, Jezu, zawsze chodzić chcę. W tej światłości, Jezu, w tej światłości, Jezu, zawsze chodzić chcę. Tak, dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty wzywasz i mówisz każdemu człowiekowi, że musi narodzić się na nowo. I dziękujemy Ci, że to narodzenie jest z góry, od Ciebie, z Twojej mocy. To nie jest dzieło nas, czy jakiegoś człowieka w nas, ale to jest dzieło Twojego Ducha Świętego. Twoje dzieło, Ojcze. Twoje dzieło i Twojego Słowa. Tak dziękujemy Ci, Boże, za tą możliwość, za tą łaskę, że Ty masz moc zrodzić nas do swojego Królestwa. Przez prostą wiarę, zaufanie temu, co Jezus uczynił na krzyżu dla nas. Tak bądź błogosławiony, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen. Moi drodzy, pozdrawiamy tych, którzy nas oglądają, słuchają. Niech Was Bóg błogosławi w Waszych domach. Niech Jego Słowo działa w naszych, Waszych sercach. Nasze zgromadzenie jest zakończone. Idźmy z Bożym pokojem.